autostop. Wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Dzień dobry. Nie wiem, kiedy się pojawią te odcinki, ale tak. Zaczynamy kolejny wyjazd. To jest Dorotka. To jest Dorotka. I z Dorotką... Denerwuje cię, jak ktoś mówi do ciebie Dorotka, czy nie? Czasami może to być. Z Dory jedziemy sobie na razie do Serbii. Tak. Zaczynamy z Warszawy. Udało nam się nie jechać stopem z Warszawy, ponieważ znalazłem na Facebooku darmową podwózkę, czyli dalej taki internetowy stop, można powiedzieć. Zostałem kciukiem na serwerach. Tak, i właśnie czekamy. Zmierzamy ku Orlenowi i będziemy czekać na Olę, która wraz ze swoim narzeczonym zabiorą nas do Serbii albo do Chorwacji. Jeszcze nie wiemy, zobaczymy. Możliwe, że też dziś wysiądziemy po drodze. Ale najlepsze jest to, że tą najchłodniejszą, że tą chłodną Warszawę, która zaczyna się dzisiaj i jutro, ominiemy. I... Ej, robimy dzidę teraz? Robimy dzidę teraz przez ulicę. Uwaga! To się kameruje! To się kameruje! Jest nasza podwózka! Cześć, cześć! Możesz pomachać. Tak, jedziemy. Gdzie to się okaże? Jesteśmy w Chorwacji. Tak. Dobrze, dobrze słyszycie. Jesteśmy w Chorwacji. W takiej Chorwacji, gdzie są lampki, choinki i Święty Mikołaj. No tak, po prostu. Już czujemy zapach morza. Czujemy morze, czujemy. Tak, i jutro będziemy się opalać na plaży. Tak. Mam pokaż swój zestaw plecakowy. Ale większy ładnie. Ode mnie. Beautiful. A twoje rzeczy? To jest w tym worku? Jest śpiwór. Jest śpiwór. Tak, najlepszy jest fakt, że mamy hosta, do którego właśnie idziemy. A więc widzimy się u hosta. You can wave the camera. You can say hi. Hi. You can say hi in Turkish. Hi, I come from Turkey. What in Turkish language? Ah, merhaba. Hanife ben. Türkiye'den geldim. Burada Erasmus için geldim. İki aydır buradayım. Böyle sürekli misafir alıyoruz. Çok da güzel oluyor. Tak, to wszystko zrozumieliśmy. We understood a lot, everything. So how to say hello? How to say thank you? Merhaba. Thank you, teşekkür ederim. 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 Yeah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hello, merhaba. Hello, merhaba. 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 Hi, selam. 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 Hi, selam. Selam. Selam, Paul. Selam. Selam, Paul. Hoş geldiniz. Welcome. Again? Hoş geldiniz. Sam, welcome. Mil. Can you say Brzęczysz Czykiewicz? Hoş geldiniz. You can try say Brzęczysz Czykiewicz. Brzę. Can you repeat? Brzę. Brzę. Brzę.
Brzeł. It's like brzeł. 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 Brzęczy. Brzęczy. Brzęczyszczy. Brzęczyszczy. Brzęczyszczykie. Brzęczyszczykie. Brzęczyszczykiewicz. Brown. Brz. Brzczykie. But... Przygoda. Przygoda. Każdej chwili szkoda. A my łamie. Idziemy, jesteśmy. Jest sobota. 28 grudnia. 3 dni do Sylwestra. I dużo mamy czasu jeszcze w sumie. Zostaliśmy u przecudownej naszej nowej tureckiej przyjaciółki. Sorry, imię zapomniałem. Hanifę ma na imię. Hanifę. Wiesz, tam jedzonko zrobiła takie fajne naleśniczki, które w sumie smakują jak nic. Jak ale naleśnik, znaczy taki, zwykły, tylko taki, gruby. Taki bardziej słony mam wrażenie, że jest. Troszkę bardziej słony, ale dobry. I tak, już się upakowaliśmy. O tak, spostrzegawczo oko mojego widza. Czekaj chwilę, tu na razie mówię. Zauważy, że ja mam, ale zajebiście sobie wybrałem, muszę iść. A no teraz do ulicą. No, spostrzegawcze oko zauważy, że mam nowy plecak. Tak jest. Mam nowy plecak, jest zarąbisty. Muszę powiedzieć, siedzi wygodny, naprawdę jest wygodny. Mamy tutaj kotor napisane na kartonie. Idziemy. O tak wygląda, proszę bardzo. Wszystko co kochasz na torbie z Lidla, też szanujemy. Jest 9 rano. No a powiedzmy, że trochę nie w moim stylu. Ja już pewnie byłbym od 2 albo 3 godzin na wylotówce i łapał. Ale no. Dzisiejszy dzień troszkę lajtowo jeszcze, ale pewnie jutro jak nie dojedziemy. Jak dzisiaj nie dojedziemy do kotoru, to jutro będzie. O, na to liczę. Ale to liczę, uśmiechnij się. Że ta ładna mordka jak stanie, to od razu zatrzyma. Czy mój śpiwór jest cały czas na moich plecach? Tak. Zajebiście. Tak, idziemy łapać na Bośnię i Hercegowinę. Widzisz, ludzie nam pomachali, uśmiechnęli się. Gdzie? W domu, na stacji benzynowej. I ja pomachałem im. No, i tak to się żyje powoli w tej wsi. Znasz tego mema z tym pieskiem? A kończę, cięcie. You can say hello in Christian. How is hello Christian language? Dobry dan. Jest, granica z Bośnią. Bosnia is coming. Tak, idziemy sobie. To jest najfajniejszy uczcie. Może tu będziemy gdzieś tam dalej jeszcze. Za granicą, co? To za granicą. A za granicą w sumie. Przechodzimy z buta. To jest to, co najbardziej lubię, czyli przechodzisz granicę i wolne jajce. Nie trzeba stać w tej kolejce 3 godzin. Czasu się nie traci. I dalej możemy złapać. Tak, no chyba, że ktoś tutaj by nagle powiedział, że idzie do kotoru, to fajnie. Ale idziemy z buta. Jak fajnie wyszło. Dobrze, no. Dobrze wyszło. Pierwszy stop sam nas złapał. I możesz mi nagrać teraz, możesz mi nagrać? Mogę ci nagrać. Poczekaj chwilę i pokażę jak wyglądam. Tak Paweł wygląda. Mamy tabliczkę Kotor. Jest kolega polski, czekam z nimi. Jest. Tak. A teraz ty pokaż się. Wygląda polski. Tak, tak wygląda. Wyglądasz czegoś tam. Tak, tu jest śpiwór. Dobra, staniemy jeszcze przed granicą. Wyciągniemy paszporty. Dobra. Ale trzeba paszporty? A, właśnie trzeba paszporty. No. Jest granica. Ja już teraz nie nagrywam, bo nie chcę, żeby mnie przeszukiwali. I co? Widzimy się po drugiej stronie. Jest granica serbsko-bośniacka. Taki mościk, proszę bardzo. Bo trochę trzeba się nam szerować. Ten Dorota ma wszystko w dupie i idzie na przekór. Fajny most i powoli idziemy. Bośnia jest po drugim brzegu. Chorwacja, Bośnia. I tam właśnie zmierzamy, do Bośni. Dokładnie tak. Bośnia! Jest Bośnia, proszę bardzo. Fajnie! Jesteśmy w Bośni.
to już Cyrylica. O, to jest fajna granica, bo jest otwarta non-stop, całodobowo. To tam polecam w takim razie. Jest cały stapik. Kurczę, trójnóg mi się rozwala. Muszę sobie go skleić i naprawić. Tam jest granica dość spora. Ruch dość fajny, więc wyczuwam sukces. Sukces wyczuwam. Idzie Dorota. Kurde, jak ona szybko idzie na tych krótkich nóżkach. Nie wiem, jak ona to robi. Dobra. Granica. Widzimy się po drugiej stronie. Idziemy jeść. Jesteśmy zaproszeni. Ale lubię to. A też nas zostaliśmy ostrzeżeni przed tym, że Bośniacy też są właśnie bardzo... ostrzeżeni? Bardzo, nie... przyjaźni, gościnni. Tak, idziemy właśnie jeść najbardziej tradycyjne jeziorko. O, takie coś. Zobaczymy. Darmowe jedzonko. Zawsze. Lubię. I patę na Sarajewo. A my będziemy jedli... Cevaci. Wielka porcja. I to kosztuje 6 marek. Dwie marki to jest 1 euro, czyli 3 euro. Zobaczymy, jaka będzie ta wielka porcja. I don't need to eat today anymore. Yeah, when you eat this, yeah, it's a lot of calories inside. Mm-hmm. Because they put the bread first in beef soup. They took it inside and then put it on a grill. In oil? No, there's no oil. Only in a hot plate, but they will take this bread and dip it in a soup. Soup, yeah, to get it moist. And then they will burn it above the meat. So that's why it's very... Yeah, but it's not oil. Okay, actually, te chlebki. Okay, te chleby. Biorę chleb. I on jest taki tłusty, się wydaje tłusty. Ale oni nie wkładają go do tłuszczu, tylko do zupy takiej wołowej zupy, takiej jakby wołowej. Takie fajnie wychodzi namoczone. To jest taki chlebek, wołowina albo właśnie baranina i cebula. Dobre. Hala. Oh, it's not money, it's just... No, it's not money. Powiedzone? Paweł is looking for money everywhere. Powiedzone? Pojedzone. Why not? Idziemy właśnie. Our dish was... Na jedzeni. You know, if you look, you will maybe find. If you don't look, you will never find. Na jedzeni. Ale dobre było. Bierzemy plecaki. I idziemy na wlotówę. We will. Don't forget your bottle. Yeah. The guys here have place also to stop. When they see you there, they have place and chance to stop, you know? Yeah. Thank you.
Thank you for the comment. No worry. Good luck. Thank you. Okay. Thank you. Good luck. Thank you. Thanks. Bye. Woo. Dragislav. Ken. Say hi. Hi. Mamy jakiegoś stopika kolejnego, fajnie. Jeszcze tak ze 100 km by się zrobić i fajnie by było. Jesteśmy, łapujemy dalej. Ej, idziemy po tym aucie. Rura! Tup, 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 tup. Dojechaliśmy. Kolejne 50 km. Na kolejną wiochę. Na kolejną wiochę pośród wioch. I tak wyglądamy. Czujemy się wspaniale. Mamy zatoczkę i co, łapiemy dalej. Jest to główna droga do Sarajewa. Aut jest naprawdę sporo. Mamy fajną zatoczkę, więc no, nic tylko łapać. Mamy jeszcze jakieś 3,5 godziny jasności. Tak 3,5, a tu są lampy w sumie. I zobaczymy. Ktoś wam właśnie trąbnął. Dobra. Chcemy łapać. Dobry. Pada śnieg. Po śnieg. Śnieżyca. Ale śmiesznie. Bunkier, bunkier, gier. Aaaa. Co się dzieje, ten bunkier? Tam był wcześniej, minęliśmy już, wiesz? Musliman i katolik, co? Serb. A, okej. Okay. Du. Aha, okej. Okay. Okay. Ortodos, serb. Aha. Katolik i musliman i si. Okej. Okay. Cześć Dorośka, jak tam? Kolejny autostop mi się udało złapać. Tak. I znowu mamy jedzonko. I mamy pyszny sok z Aronii. Tak. Pyszne, to jest bardzo dobre. Cheers. Prost. Tak, mamy kolejnego stopa, zapaliśmy. I no, i mamy fajne kolejne jedzonko. I w ogóle nie dojedziemy nigdzie, po co chwilę coś jemy. O, właśnie przyszło. I no, jest fajnie. Pada śnieg. Po niemiecku, czy po polsku tutaj, po niemiecku, czy uda się po chłopackim, nie? Znowu jemy. Smacznego. Vielen Dank. Für dein Heute. Kein Problem. Hola. Ja, danke für dein Hilfe. Willkommen in Bosnien, auch willkommen in Schweiz. Willkommen in Polen. Okay, okay. Alles Gute. Schönen Abend. Danke. Jest już godzina praktycznie 17. Piąta wieczorem. No i już jest ciemno. Jak jeszcze powiedzmy jest w miarę gdzieś tam jeszcze jakieś przebłyski można zauważyć. Dorota łapie. Do Sarajewa mamy jakieś 2 godziny autem. No więc no będziemy łapali do oporu, zobaczymy. Czy nam się uda dojechać. Hostel i tak nie mamy znalezionego póki co. No dzisiaj noc w namiocie. Fajnie by było jakby przestało padać. Zobaczymy, co się wydarzy. Plusem jest fakt, że dzisiaj mimo iż zrobiliśmy raptem 160 km, też wstaliśmy dość późno, to aż dwa razy zostaliśmy zaproszeni na jedzonko. Tak. Dwa razy, więc no, fajno.
Ale fajna Bośnia, mi się podoba póki co. Tylko uciec już nad morze i fajnie by było. No co? Łapiemy. Krok po kroczku, łapiemy. Do Sarajewa jakieś 110 km. Nie, nie tak, czy tak, miło było dla was wszystkich, myślę, że nie. Zenica, to się tak pisze? A, Zenica, czaj. Godzina późna. Bo jest pół do 11 wieczorem, więc no to jest już nocny autostop. To już nie są przelewki. To już nie są przelewki. Mamy do Sarajewa godzinę, gdzie czeka na nas nocleg teoretycznie. A jest już ciemno. Jest już ciemno, ale wszystko nie jedno, bo mamy nocleg w Sarajewie. Dlatego właśnie na kartonie od pizzy Dorota próbuje wygrać życie dzisiaj. A może na łapce będziemy, bo ludzie machają, żeby łapę dostarczyła. Żeby co? Może łapką będziemy łapać. Nie, zobaczymy. Mamy stopa. Dorotkę mamy. Mamy, tylko nie mamy adresu. Minutę po nagraniu znaleźliśmy do Sarajewa. Nie mogę w to uwierzyć. Jest to cud świąteczny. Ten dzień dzisiejszy to był chyba najbardziej intensywny dzień autostopowy, jaki miałem. Wszystko dzisiaj było, naprawdę. A taki pozytywnie, w sensie intensywnym. O, idziemy do Sarajewa. Na dzisiaj to tyle. Dobranoc. Głowa mała. Jakby tego było mało, idę pod lampę. Dojechaliśmy do Sarajewa. O 23:30 jesteśmy w zasadzie już w śnieżnym Sarajewie, tu jest wszędzie śnieg, na Bałkanach jest śnieg, no ja uwielbiam to, naprawdę. I idziemy do hosta. O, będziemy jedzie spać. Kto załatwił dzisiaj? Kto? Dorotka kto? W końcu ja. Załatwiła, brawo. Ja. Dorotka szczęśliwa, ja też szczęśliwy, no i fajnie. No i to mi się podoba, no i to mi się podoba. Jutro możemy zwiedzać Sarajewo. I jutro i może pojutrze też. Zobaczymy, czy mi, jak nam się nie, to spodoba. Nie, chyba jutro, w sensie nie, później już musimy chyba do Kotoru jeszcze. Znaczy jutro, mam nadzieję, że jutro, znaczy jutro bym pozwiedzał i też poszedł spać jeszcze jutro u niego. A, no, ja też, tak. I potem dopiero... Tak, Montenegro. A więc tak, no to już dzisiaj na tyle będzie. Nic dzisiaj nie przewiduję do nagrywania. No może i tak, nie wiadomo, czy dzisiejszy dzień był host. Dzisiejszy dzień był no najintensywniejszym dniem, jednym z intensywniejszych dni, gdzie mieliśmy naprawdę pół szczęścia, bo trafiliśmy na odpowiednich ludzi. Na tyle, co mieliśmy dzisiaj czasu, no to... Jedzenia! I teraz pewnie też zjemy. Tak, no jest cudownie. To był jeden z najintensywniejszych dni. Dwa razy dostaliśmy jedzenie z Afriko. Podwózki, no niesamowite. Nie, chyba 8 stopów dzisiaj zapaliśmy, myślę. Nocne stopy, nocno-zimowe autostopy. No to jest naprawdę coś dla mnie niesamowitego. Jestem, no łezka w oku się kręci. Lifetime memories, hashtag. Ja czuję ogólnie sentyment do Sarajewa, ponieważ byłam tutaj kilka miesięcy temu też stopem. I też nawet jechaliśmy jakąś komunikację miejską tutaj, żeby dojechać na Stare Miasto i zwiedzaliśmy wtedy i w ogóle idziemy do hosta, widzimy się za tydzień, bo to już jest koniec odcinka. Pomóż mi, bo ja nie dam rady z tą ręką. Dobranoc. Mieć.